Rok akademicki 2017-2018 rozpoczął się podpisaniem umowy z Politechniką Kijowską. Dzięki uczelni, która współtworzyła niegdyś kosmiczną potęgę bloku wschodniego, już po kilku miesiącach wystartowaliśmy z nowym kierunkiem studiów – lotnictwem i kosmonautyką. Kilka dni później na ogólnopolskiej gali sportu akademickiego gościliśmy gwiazdy letniej i zimowej uniwersjady. Politechnika święciła triumfy nie tylko jako organizator. Wyróżnienia za wkład w rozwój sportu akademickiego odebrali kajakarz Piotr Kuleta oraz rektor, profesor Marek Tukiendorf. Z kolei w listopadzie gwiazda telewizyjnej Sondy Tomasz Rożek opowiedziała studentom 10. jubileuszowej edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej, z czego składa się kosmos. A gwiazda estrady Wojciech Gąsowski śpiewała wspólnie z uczestnikami Andrzejkowego Balu Politechniki Opolskiej. Z okazji gwiazdki w hali sportowej na świątecznym spotkaniu zebrali się wszyscy pracownicy uczelni. Gwiazdki śniegu, ale i ta najbliższa nam słońce, towarzyszyły studentom na obozie narciarskim w Dolomitach, a nasz chór zaśpiewał podczas festiwalu piosenki przy odsłonie gwiazdy budki suflera. Wracając jednak na ziemię, i to twardo, bo mowa o podatkach, Politechnika Opolska była organizatorem wspólnego sympozjum z Krajową Administracją Skarbową, a także wielu innych ważnych wydarzeń naukowych i społecznych, w tym trzeciej międzynarodowej konferencji Mózg-Komputer i spotkania pod nazwą Politechnika Opolska osobom z niepełnosprawnościami. Międzynarodowe warsztaty Workshop for Aviation Technologies, które dotyczyły przyszłości branży lotniczej, znów odrywają nas od ziemi. Podobnie jak piastonalia, na których bawili się w maju studenci. W tym roku to barwne grono zasiliła grupa 25 Hindusów, którzy od semestru letniego podjęli naukę na Wydziale Mechanicznym. Uczelnia pozyskała nie tylko studentów, ale i profesora z Indii w osobie Chandry Mohana Bandariego, który odebrał ten tytuł honorowy podczas święta uczelni połączonego z promocjami doktorskimi. Z kolei rektor, profesor Marek Tukiendorf, został honorowym profesorem Politechniki Pekińskiej. Uroczystość, podczas której wręczono rektorowi wyróżnienie, odbyła się w grudniu w stolicy Chin. Dobre relacje z Azją to wciąż specjalność Politechniki, rozszerzona w tym roku o Kazachstan. Dzięki wsparciu ambasadora tego kraju w Polsce, pana Marguana Baymuchana, na studia do Opola przyjechało 21 Kazachów, którzy naukę, podobnie jak przed laty ambasador, rozpoczęli od kursu języka polskiego na naszej uczelni. Tuż przed kolejną inauguracją zostało otwarte Centrum Projektowe Fraunhofera dla zaawansowanych technologii lekkich na Politechnice Opolskiej. Centrum, które wspólnie z Parkiem Naukowo-Technologicznym poszuka nowych, innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu, zostało nazwane przez wiceprezydenta Opola projektem na miarę NASA. Jeśli więc znów jesteśmy przy gwiazdach, niech w nowym roku akademickim z pomocą Politechniki Opolskiej spełnią się życzenia naszych studentów, pracowników i partnerów ze wszystkich stron świata. Nie obiecujemy gwiazdki z nieba, gwarantujemy ją.